Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymaj wzdłuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dzisiaj wyjątkowo widzimy się na Sokratesa, a raczej nad Sokratesa. Jak widzicie, trochę sobie tutaj przelecimy. Cała ta ulica jest aktualnie w przebudowie, jedna część już, a konkretnie zachodnia jezdnia została już całkowicie wyremontowana, przebudowana i zwężona, jak nasz prezydent Warszawy lubi to robić. Oczywiście miejsca parkingowe w tych miejscach pozostały, ścieżki dobrowe się zmieniły, ale może pokrótce faktycznie tutaj się zmieniło. W międzyczasie widzicie przelot nad całą ulicą, tak abyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i tak. Sama przebudowa ulicy jest po to, aby było tutaj większe bezpieczeństwo. Po serii dosyć głośnych i mocnych wypadków, śmiertelnych nawet, tutaj na przejściach dla pieszych, zapadła decyzja o przebudowie tej ulicy tak, aby nikt tutaj nie mógł po prostu jechać tak szybko. Dlatego zostały tutaj zainstalowane specjalne przejścia, doświetlone, oświetlone progi. Znaczy progów może niekoniecznie, ale są ronda. A ronda, jak dobrze wiemy, no nie da się ich po prostu przefrunąć. Są zresztą tak zbudowane, aby jakby ktoś chciał przejechać zbyt szybko, po prostu wyleci w powietrze. A tego on też nie będzie chciał, dzięki czemu prędkość tutaj zmniejszy. Ponadto jeździ tutaj dosyć dużo autobusów, a zostały pozostawione tylko i wyłącznie po jednym pasie w każdym kierunku, przez co no, samochody nie będą mogły zbyt szybko jechać, bo wpakują się w inny autobus, co też nie będzie najlepsze. Pośrodku oczywiście stacja benzynowa, którą teraz widzimy, tutaj cały czas pozostała i przystanki z nawet zatoczkami tutaj się pojawiły. Ścieżki rowerowe, nowe, asfaltowe w po jednej i po drugiej stronie w teorii, z tym, że tutaj jak widzicie teraz po stronie lewej od ekranu, czyli po stronie południowej, możemy dokładnie zobaczyć, że tutaj nie ma ścieżki rowerowej, tylko jest ciąg pieszo-rowerowy. Po drugiej stronie, czyli po stronie północnej, faktycznie mamy nowe ścieżki rowerowe. I to dosyć nawet ciekawe, bym powiedział, o czym powiem jeszcze na sam koniec. I tutaj tylko jedna poprawka, bo faktycznie wcześniej się przejęzyczyłem. Wcześniej już została zrealizowana i przebudowana jezdnia południowa, nie zachodnia, południowa. Północna jest aktualnie w pracy. No i właśnie północna dochodzi do swojego finiszu, ponieważ już po majówce w teorii cała Sokratesa będzie już przejezdna dla wszystkich. To jest dobra nowina według mnie. Wszyscy na to czekają, aż faktycznie tutaj ruch będzie już ponownie dla samochodów w dwóch kierunkach, a rowerzyści będą mogli się cieszyć ponownie tą i oto ścieżką rowerową. A konkretniej cała majówka będzie zamknięta i kompletnie bez Sokratesa. Od 30 kwietnia około godziny 5 do 4 maja do około godziny 4 rano będzie tutaj kładziona druga, i znaczy nie druga, a ostatnia warstwa asfaltu tutaj na drugiej właśnie jezdni, dzięki czemu tutaj to wszystko się połączy w jedną całość. I autobusy, i samochody, i rowerzyści będą mogli już jeździć tędy w pełni. Także to jest z tych ważnych zmian, co faktycznie trzeba by powiedzieć. Czy coś tutaj jeszcze koniecznie? No, autobusy oczywiście podczas tego majówki będą jeździć na okrągło, no i po majówce mają być już dostępne obydwie jezdnie dla kierowców. To chyba tak najważniejsze. A, no i oczywiście osoby, które tutaj dojeżdżają do swoich posesji, będą miały zapewniony taki dojazd, żeby nie było. Tylko będzie to po prostu w przerwach pomiędzy asfaltowaniem, a ruch pieszy jest całkowicie pozostawiony. Oczywiście po chodnikach, nie wiem jak z przejściami dla pieszych. No wiadomo, jak ktoś chce wejść swoim butem w ciepły asfalt, to można. Wszędzie, zawsze. Chociaż może im się to niekoniecznie podobać. No proszę bardzo, to jest pierwsze rondko. Jak widzicie, tutaj już mamy trochę tego asfaltu, ale nie jestem przekonany, czy to jest już ostatnia warstwa. Tu jest ten dziwny element ze ścieżką rowerową. Nie do końca wiem, co autor miał na myśli, bo zjazd z ronda w teorii tutaj na ścieżkę rowerową, no może o to chodziło. Natomiast tutaj jest dziwna sytuacja, bo tu jest parking na pewno będzie dla faktycznie samochodów i obok będzie ścieżka rowerowa. Według mnie to nie jest zbyt dobre podejście, bo samochody będą wjeżdżać po prostu na tą ścieżkę rowerową. Mamy już takie przypadki na Świętokrzyskiej, gdzie zawsze w tych miejscach jakieś samochody się postawią na tej ścieżce rowerowej, bo przecież rowerzystów tam wcale nie ma.
No, no miej nadzieję, że tak nie będzie. Przy okazji warto tutaj też zaznaczyć, iż ścieżka dowodowa jest potraktowana jako część drogi faktycznie. Jak tutaj widzicie właśnie z odprowadzaniem wody. Woda będzie spływać przez ścieżkę rowerową i tam w niektórych miejscach są studzienki, albo po prostu po środku. Też, co ciekawe, są tutaj specjalne małe znaki dla rowerzystów, aby wiedzieli, gdzie jest przejście dla pieszych, jak było przy rondzie, że jest rondo, czy inne tego typu rzeczy. Są trochę mniejsze znaki niż dla kierowców samochodów. I co najważniejsze według mnie, to ścieżka dowodowa jest na takiej samej wysokości położona jak jezdnia, więc nie trzeba będzie jeździć do góry, do dołu, w zależności od tego, jak się chodnik ustawił. Także to jest akurat według mnie bardzo dobra zmiana, ale mam nadzieję, że nie będzie zastawiona tutaj ścieżka dowodowa przez kierowców, bo to byłoby oczywiście na duży minus. Tutaj sobie lecimy dalej. Tutaj miejsc przejścia może nie są idealne, ale ja tylko wam przypomnę, że wszystkie filmy, które oglądacie teraz w majówkę, ja nagrałem na zapas. Ja teraz bawię się gdzieś tam pewnie w Zakopanem i odpoczyłem sobie kompletnie. Natomiast wszystkie filmy, łącznie chyba ich zmontuję 6, czy no 6 na, albo 5 na zapas, się opublikowują mniej więcej prawie automatycznie same. Ja tutaj nic nie muszę robić. Kolejne rondko, proszę bardzo, jest ścieżka dowodowa tutaj od tego ciągu pieszo-towarowego, więc to zostało zachowane. Ale już rowerzyści nie mogą przejechać na drugą stronę niestety. Sokratesa, trochę szkoda, mogliby akurat to już tam zostawić, ale jest to gdzieś tam dalej ten przejazd, więc nie jest też jakoś strasznie źle, no ale mogło być zawsze lepiej, oczywiście. Jeszcze trochę z tych zdjęć takich bezpośrednio z przybliżenia, żebyśmy mogli sobie lepiej pooglądać te rejony, mamy, proszę bardzo, tutaj i lecimy teraz już bezpośrednio z pozycji lotu ptaka. Sądziłem, że takie ujęcia lubicie. Doskonale wiem, że takie zdjęcia robicie. A tu dokładnie możemy zobaczyć faktycznie, jak już widać nowy asfalt, ten trochę już starszy, który był wylany trochę wcześniej. No i ogólny układ ulicy. Czy faktycznie to się zmieniło na plus? Film jeszcze jak bezpośrednio już będzie w całości gotowa Sokratesa z podsumowaniem tej inwestycji z zdjęciami przed, w trakcie i po. Postaram się też zrealizować, abyście to mogli zobaczyć. No ewidentnie tutaj jest więcej miejsca zielonego, no po prostu z dwóch jezdni, jak się zrobi po jednym pasie w każdą stronę, no to siłą rzeczy gdzieś to miejsce znika. Na przykład ta wyspa na samym środku, co jest. Tutaj od razu mówię, te skoki z ujęciami tutaj są spowodowane tym, iż tutaj był dźwig, no i trzeba było trochę zniżyć się. Jak się patrzy w dół, to trochę słabo widać, na jakiej wysokości jest dźwig, żeby w niego nie wlecieć. Ale i tak zdjęcia z tego, co pamiętam, są z weekendu, więc spokojnie on i tak tutaj nie funkcjonował. Zresztą to też jest ciekawe, bo niektóre inwestycje faktycznie są budowane w weekendy, ale to jest ich bardzo mało. Głównie te, które są albo już opóźnione, ale są takie filmy, które już mamy bardzo wywalone na to, jak już i tak jest opóźnione. Albo takie inwestycje, które po prostu idą szybko z budową i to jest inny tego typ, jak na przykład na zachodniej czy w metrze. Zawsze da się znaleźć osoby, które pracują. No, na zachodniej o wiele więcej jest takich osób, bo to jest trochę inny typ budowy, scentralizowany bym powiedział. No ale dobrze, lecimy tutaj dalej. Jak widzicie, jest trochę tych wysepek, trochę nawet z takimi no, kostką brukową z tego co widzę, trochę na minus. No i kolejne się zaczyna właśnie nasza ścieżka rowerowa. Jest koperta. Koperta, teraz wam mówię, którą właśnie minęliśmy, jest na dobrym poziomie. W sensie osoba niepełnosprawna faktycznie może stamtąd wjechać na chodnik i to nie jest jakaś duża różnica krawężnikowa. Także to jest na plus. Tutaj widziałem jakieś ciekawe chyba są zjazdy na ścieżki rowerowe. Okej. No to wszystko będzie można zobaczyć, jak już będą pasy i będą wszystkie warstwy asfaltu wlane dopiero. Mamy pierwszą tutaj, a nie, już drugą za troszkę, autobusą, którą właśnie minęliśmy. No i tutaj tymczasowe wyjazdy z tych wszystkich osiedli są w taki i oto sposób zapewnione, aby dało się jakoś wyjechać. No bo wiemy, plac budowy placem budowy, ale jakoś z tych osiedli trzeba się ewakuować, jak jest potrzeba, więc no, jest to w specjalny tutaj sposób zapewnione, żeby nie było. Trochę szkoda z jednej strony dla mnie, że tutaj prawa jezdnia, którą teraz, znaczy nie jezdnia, tylko prawa ścieżka,
pieszo rowerowa nie została całkowicie wymieniona. To jest stary jak był asfalt i nic tam się nie zmieniło. Nawet jakby tam był zwykły chodnik albo wyremontowany asfalt na nowy, no to byłby plus. A tak to jest to samo nieprzejezdne, że tak powiem, miejsce dla rowerzysty jak wcześniej. Ale z drugiej strony jest obok ścieżka rowerowa, więc pewnie prawie każdy z niej będzie korzystać, a tędy tylko i wyłącznie dojazd do jakichś osiedli, ewentualnie jak coś. Znowu jesteśmy przy tym miejscówce, gdzie się zastanawiam właśnie, jak tutaj będzie to z tymi ścieżkami rowerowymi połączone. I mamy rondo. Tutaj no oczywiście rowerzyści zjeżdżają z ronda, mamy tylko i wyłącznie parę rond w Warszawie w rowerowych, z tego co kojarzę to chyba są dwa, z czego jedno nieoficjalne na polu mokotowskim, tam nie ma znaków, że to jest rondo, więc trochę szkoda. Niewykorzystana opcja, mogliby to całkiem nieźle wykorzystać. Tutaj mamy bezpośrednio już wjazd od Lidla i ciekawostka, Lidl tutaj też już jest całkiem funkcjonujący. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Proszę bardzo, tak to się zakończa, a właściwie kończy ulica Sokratesa i kończy też i oto i nasz film. A już trochę kawałek dalej, Metro Młociny z nową trasą. Cześć!